przygotowałam. Hejo, hejo, dzień dobry, witamy się z Wami we dwie znowu z powrotem i przychodzimy do Was z przeglądem paletek. Jesteśmy we dwie, bo paletek mamy dwie, mamy dwie paletki. Ja mam PS Nude Basics, a Ty masz? Ja mam PS Violet Mist. Tak jest. Na moje oko są to podróbki Anastazji Beverly Hills. Zajrzyjmy sobie, oczywiście opie są z Primarka. W środku wygląda to tak, uwielbiam takie opakowania. Jeśli z bliska to wygląda, naprawdę wyglądają w obie fantastycznie. Zrobimy sobie szybkie swatche i będziecie miały wgląd. Światło nam fisiuje, niestety jest dzisiaj fisiującym światłem. Jeżeli chodzi o bluzkę, to jest Shein, na ustach mam Revlon. Aha, Oli tutaj bierze, robi nam mokrość. Dobra, starczy. No i co, ja już jadę z pierwszym tutaj kolorkiem. Wow, już jest ok, ale błysk. Ty najpierw zrób swoją paletkę, ale moją. Okej, okay, to ja najpierw robię moją, potem Oliwia robi swoją. Więc ja tutaj nie będę zbyt dużo pokazywać po kolei. Po prostu, o, tu już widzę znowu cień widmo. Nie lubię takich cieni. Może jako baza będzie dobry. Moczę już piąty raz palec i nic. Więc pominę to miejsce. Znowu brązik. Brązik bezpieczny, jak to brązik. Tu czekoladowy brązik. Hot chocolate. Taka hot chocolate. Chciałabym nazywać kolory, jak te cienie wszystkie. Jak napoje czy coś? White chocolate, hot chocolate, caramel. Mm. No, one takie są nawet. Tu widzę, chyba doszłam w końcu do jakiegoś ładnego. Jeszcze nie. Te dwa są ładne. Jak na razie maty są takie średnie. Ten złoty będzie najładniejszy. Teraz ostatni właśnie złoty. Najładniejszy będzie. Tylko dziwnie są zmielone, bardzo dziwnie są zmielone, ale ładny. Ładny, taki nietypowy. No, ładny, aczkolwiek mogą się osypywać. Tak wygląda pierwszy rządek. Jak widzicie, widać tylko ten błysk. I te pomiędzy jakby trochę przygasły. I dolny rządek, ostatni. Zobaczcie, jak to jest zmielone. Zobaczcie, jak to się roz... Nie widać. Ale zobaczcie, co się dzieje. One się po prostu jakby rozczapiżają pod palcami. Ja nie wiem, jak to nazwać, ale... Ale niestety pigmentacja w tej paletce, no niestety, no, ale nie jest. No z Primarka, ale są z Primarka paletki, które naprawdę... O, już nie wiem nawet, gdzie posmarowałam. Nie, tu, drugi, dobra. No i jednak ja bym pousuwała tutaj kilka cieni z tej paletki. Ten jest ładny, drugi raz bym nie kupiła, dokładnie. 4 funty, to nie o to chodzi. Bardzo się rolują pod palcami, bardzo się, nie, osypują. Zobaczymy, czy ta fioletowa też taka będzie. Fajny cień do przydymienia, widzę, że chyba on powinien być ok. No on jest w miarę ok, reszta jest... Ten srebrny i brązowy. Reszta jest średnia, także dla dwóch kolorów cieni myślę, że nie warto. Ładny jest do smoky eye, ale powiem Wam, że no i jednak 4 funty za co? Za 3 cienie? Za 2 funty by się opłacało. Za 2 funty tak, za 4 niestety nie. I ostatni kolorek i później robi Oliwia swoją, ten ładny. Ten najładniejszy chyba. Ten najładniejszy i najmniej się osypuje i faktycznie formuła jego jest nieco inna. Już Wam pokazuję jeszcze raz. Zoom na paletkę, wygląda ona tak i naprawdę powiem Wam, że wydawało mi się, że będzie pięknie, a niestety jest to jak już jest. Te, co są na przykład z Revolution za 5-6, to się bardziej opłaca. Dokładnie, zdecydowanie. Także 4 funty nie polecam. Nie polecam mimo wszystko tej paletki dla 3 kolorków, które naprawdę tutaj są ładne i może które wykorzystam tak, ale dla reszty niestety nie. Także jeżeli chodzi o mnie, o mój Nude Basics, to łapka w dół. Także teraz jedziemy z Oli. Mamy tutaj bazowy. U Oliwii on wygląda ładnie. Ja powinnam to zrobić u siebie, bo u niej zawsze te wszystkie swatche wyglądają inaczej. Ten jest ładny. Pokaż mi go. Chcę zobaczyć zmielenie. Zmielone są podobnie. Spróbuję chociaż zrobić tu obok. Wiecie co? Bo jestem bardzo ciekawa, czy u mnie to się tak samo. Bazowy fajny, pierwszy. Ten drugi taki dziwny, ale jest... Ten też jest spoko. Widzę, że jest inaczej zmielona nieco chyba. Jest inne zmielenie niż w tej nude. Ten fajny, taki toperowy, ale będą się chyba osypywać, wiecie co? Nie wiem, czy ich nie będzie trzeba na mokro. Ten fiolet w ogóle nie wiem jak u oliwki, ale u mnie on jest mało widoczny. Ja nie mogę go wręcz... Ja nie mogę go w ogóle prawie nabrać. Dziwny, ale ładny. Dziwny, ale ładny. Tu znowu taki toperek, już go gdzieś widziałam. Już on gdzieś był. Zobaczcie, znowu nam zgasło światło. Masakry to.
Fajne, jak w jakiejś już jednej paletce to było, w tej chyba I Heart Revolution to bardzo podobny był stoperem. Teraz rządek dolny, ja jadę tu dalej, w ogóle nie mogę nabrać tego cienia, nie wiem czy Oli go nabrała, u niej też się widzę posypał bardzo, beznadziejny. Drugi z kolorków na dole, prezentuje się w miarę, o ładny. No, te świecące, słuchajcie, te świecące faktycznie, no ale 4 funty dla dwóch bodajże kolorów, no nie bardzo. Ten znowu mi się nie nabiera. Nie wiem, czy Oliwi się o Jezu, tragedia. Aż się normalnie płatkiem osypał. Dalej, fiolecik, ten. No i niestety chyba raczej nie wypał. Paletki nie wypał. Fajnie wygląda ten, on wygląda na... Bardzo się sypią. Bardzo się sypią, ale to takimi płatami wręcz. I ostatni... No, powiem wam, że nie polecam ani jednej, ani drugiej. To nawet jest okej, ale nie za taką cenę. Nie, no nie podoba mi się. U mnie to widać trochę, tutaj były te moje poprzednie, a ten tu mi się obok złoty macie, podoba, macie właśnie fiolety. Tutaj, tutaj zaczynają się te oliwi i tu. Się kończą, a tutaj są te moje. Także jeżeli chodzi o mnie, nie, obie mają łapkę w dół. Dla dwóch kolorów mi się nie podoba płaci. Ten, nie, to był ten? Nie, to nie był ten. Mi się ten i ten. Wiecie co, ten mi się chyba podobał, czekajcie, czy to było to? No i odzywam się do Was ponownie, dlatego że niestety miałam maksymalny czas nagrywania. Światło niestety dupne, więc ja po prostu już dzisiaj więcej nagrywać nie będę. Nie będę Was męczyć tym żółtym widokiem. Jeżeli chodzi o te obie paletki, chciałam tylko dokończyć filmik, że nie polecam ani jednej, ani drugiej. Także ode mnie dostają one łapkę w dół. Tak jak mówię, 4 funty. Dlaczego? Dla początkujących, myślę, dla osób, które wiecie, chcą się bawić, lubią się bawić, to nie powiem, bo ja nie powiem, że z tego coś na oku nie będzie, ale no ja jestem nerwus jednak i ja jednak nie lubię, jak się mi coś osypuje, nie lubię, jak coś jest za słabe, nie mam czasu, żeby, wiecie, machać tym pędzlem nie wiadomo jak długo. Jest kilka kolorów naprawdę fajnych, jeżeli chodzi o te brokaty, to jak najbardziej tak, ale jeżeli chodzi o maty, już tutaj sytuacja wygląda trochę ciężej. Także z tych dwóch paletek ja nie do końca bym polecała. Na pewno nie dla mnie, może tak, ogólnie za 4 funty jest spoko, za 4 funty jest ok, ale no paletka 2, 4, 6, 8, 10, 12 cieni, przy czym 2, 4, 5, połowa z tej paletki jest ok, tak jak mówię, to powinno kosztować 3 funty, maksymalnie 2,50 nawet, jeżeli chodzi już o ogólnie o porównanie, takie odbicie cenowe. Także tak by to wyglądało. Ja tych paletek używać nie będę, tak jak widziałyście, słocze wyglądają tak jak wyglądają. Przepraszam, ale się przebrałam. Będzie rozdanie, ponieważ to, że mi się coś nie sprawdza, to, że mi się coś nie podoba, coś mi nie odpowiada, nie znaczy, że nie odpowie komuś z Was. Także teraz światło dzienne piękne się pojawiło i od razu rzut na paletkę też jest inny. One wyglądają tutaj o wiele ładniej. No, naprawdę, jeżeli chodzi o ogólnie o jakość, to no nie jest to o dla mnie satysfakcjonująca. Ale jeżeli chodzi o te dwie, to w tej fioletowej nieco lepiej to jakby wyglądało. Tutaj się bardziej tak jakoś osypywało. Także jeżeli jesteście, ktoś z Was jest zainteresowany posiadaniem jednej z tych paletek, to... Musicie być subskrybentami i komentować, czemu je chcecie. No, po prostu napiszcie, którą byście chciały, czyli czy Nude, czy Violet, w komentarzach pod tym filmem piszcie po prostu, ja chcę na przykład Nude, bo akurat, nie wiem, no mam czas, żeby się nią bawić lub podobają mi się właśnie te brokaty i tak dalej. Jeszcze raz pokażę Wam tutaj w skrócie, te 3 kolorki naprawdę są fantastyczne, w sumie 4. Te kolorki jak najbardziej tak, ale tak jak mówię, w tej paletce nie tylko te kolory odgrywają tutaj główną rolę, ale też są maty. Maty są lekko osypujące, więc dla dłuższej zabawy się cieniami. Jeżeli takowy macie i lubicie się bawić, to jak najbardziej sprawdzi się to u Was raczej na pewno. Także piszcie w komentarzach, ja chcę, którą i dlaczego. Po prostu, dlaczego akurat tą, a nie fioletową lub dlaczego fioletową, a nie nude. Ja z tej listy tutaj osób z Oliwią wyłonimy 2 osoby. Jeżeli byśmy wybierały i okaże się, że wybierzemy 2, które są nude, to będziemy losować jeszcze raz, aż wlosujemy tą, która będzie chciała tą drugą. Na kamerze to wylosujemy w takim kubku?
Nie wiem, zobaczymy. Ja myślę, że bez takiego losowania. Po prostu przejedziemy palcem jakoś losowo, Oliwia zamknie oczy. No nie będziemy robić tutaj przypału jakiegoś, wiecie, bo to losowanie zajmie na minutę. Może zrobimy to na Instagramie. O, na Insta Story zrobimy wyniki, natomiast poinformuję Was oczywiście w komentarzach, pod Waszym komentarzem napiszę do Was, abyście podały na przykład adres do wysyłki i wtedy wyślę Wam paletkę, a Wy podacie mi adres prywatnie. Także prywatnie piszcie do mnie. My tutaj mamy podkrykę. No, także kontaktujcie się później ze mną prywatnie, najlepiej na Facebooku lub na Instagramie. To od razu mówię, Instagram agusiek35. Może się podpiszemy. Nie, bez podpisu. Także Nude lub Violet, piszcie w komentarzach, którą piszcie ja chcę, tą i dlaczego. I spośród Was wylosujemy dwie osoby, które, do których powędrują te paletki. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowane. Paletki są wykorzystane tylko do swatchy, także nic więcej nimi nie było robione. Życzę powodzenia, jeżeli chodzi o kiedy wylosuję, to jak będzie więcej, dajmy na to więcej niż 10 chętnych osób, to wtedy będę losować. Jeżeli będzie mniej, to po prostu wezmę z listy pierwsze osoby i tyle. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie. To był przegląd paletek z PS, czyli z Primarka, Violet Mist oraz Nude Basics. Trzymajcie się, buziaki, bajo!